Czas wrześniowy to także czas pamięci, tej pamięci trudnej i bolesnej, bo przecież 1 września łączy się nierozerwalnie od 77 lat już z rozpoczęciem II wojny światowej. Miliony ofiar, tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, a często niewinnych osób, które zginęły, można po ludzku powiedzieć, niepotrzebnie. Boży dopust, zło człowieka, które sprawiło, że tego rodzaju wydarzenie miało miejsce. Przeżywaliśmy niedawno wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Ojciec Święty bardzo chciał być w czasie tej wizyty także w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz i Birkenau, gdzie w milczeniu, we łzach, w refleksji, w modlitwie spędzał czas, polecając Bogu ofiary tej tragedii, która wydarzyła się w tym miejscu, która nigdy nie powinna mieć miejsca i nie miałaby, gdyby człowiek trwał przy Bogu, źródle życia i źródle miłości. Zaprzeczenie człowieczeństwa jest skutkiem odrzucenia Boga, zaprzeczenia miejsca Boga w dziele stworzenia. Chcemy przeżywać ten miesiąc w refleksji i w modlitwie za tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, dzięki ofierze których możemy my dzisiaj żyć w Polsce wolnej, rozwijać się, kształcić, wychowywać i dorastać do pełni człowieczeństwa, która została nam zadana, budując cywilizację miłości.